Witajcie w następnej, ale degustacji. Co my to mamy? Mamy już nalane piwo. Piwo jest z Nigerii. Wyobraźcie to sobie. Nazywa się Gulder. The Ultimate Beer. Extra Matured. I jak widzicie, pomimo, że pisze, że tu jest Premium Beer, jest brązowa butelka. Jest taka śmieszna historia z tym związana, z tego względu, że żeby się wyróżnić na rynku, zaczęli używać brązowej butelki. Było to jedyne piwo w Nigerii używające brązowej butelki. No kurna, prosto się rzucało w oczy jak od razu, nie? Butelka jest duża, 600 ml. Eksport. Ile to ma? 5,2% alkoholu. Tak to nawet wygląda z daleka fajnie. Butelka jest z odzysku, jak niemieckiej, kilka razy już wyszlifowana. Co jeszcze? Jest to marka należąca do Heinekena. Czyli Heineken posiada większość rynku w Nigerii. Z Nigerią jest taki problem, że Nigeria zakazała importu piwa do Nigerii. Czyli musieli zacząć ważyć piwo w Nigerii, na nigeryjskich warunkach. I według nigeryjskiego prawa browary muszą używać sorgo. Czyli jest dodatek. Czyli jest wyprodukowane na podstawie licencji przez Nigerian Brewers, czyli te same browary co i ten Star, który był poprzednio. No dobra, przejdźmy do degustacji. Wygląda nawet przyjemnie, tłoczona butelka. Ciekawie. No muszę powiedzieć, że jest taka ładna słodowość, chmielowość taka właśnie podobna do Pilsnera, takie właśnie podobne chmiele. Ale wszystko jest takie stonowane, łagodne. Tu już mam nalane. Kapsel. Markowy. Gulder The Ultimate. Zmieniają troszkę te właśnie hasło swoje. Ale to nie pamiętam, jak teraz się nazywa, jakoś śmiesznie. W takim języku, że nie umiałem tego przeczytać, także nie potrafię powtórzyć. Czyli mamy to tu. Piwo wygląda normalnie jak lager. Taki właśnie bardzo słomkowy, jasny kolor. Przejrzyste, klarowne. Piana raczej mała, zostawiła trochę lacingu, to trzeba przyznać, że zostało. Bąbelki były średnie, teraz się robią już takie właśnie malusieńkie, czyli resztkowe, trochę odgazowałem to piwo, bo było bardzo nagazowane. Moczył nos. I tak, ze szklanki jest dokładnie to samo, czyli mamy taką słodowość, troszkę chmielu, troszkę cytrynki. No,
Nie jest źle, nie jest źle. Nadal ta, mimo że jest piwo odgazowane, to nadal czuć te bąbelki na języku. Pierwsze wrażenie jest takie, właśnie to nasycenie cię atakuje. Później jest takie bardzo wytrawne ciało, troszkę pustawe. Przechodzi to dalej do słodowości, takiej średniej, szybko zanikającej. Troszkę cytrynki naokoło. Fajne wrażenie chmielowości, takie właśnie podobnej do Pilsnera, jakby był sas użyty. Albo Hallertau, coś takiego, taka ziołowo trawiasta. I wchodzi goryczka. Goryczka nie jest zbyt wysoka, ale ponieważ nie mamy tej kontry słodowej takiej mocnej, piwo jest raczej wytrawne, no to jest bardziej odczuwalna. I po tym mamy takie wrażenie wody mineralnej. No i taka pustka się pojawia w tym. I ta goryczka jest na końcu taka troszkę przytłaczająca, dusząca, mimo że nie jest wysoka. No nie wiem, czy on po prostu ekstrakt fużli, czy co. No, szału nie ma. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest piwo zrobione pod afrykańskie warunki, prawda, gdzie mamy te 40-50 stopni, jakby było ładnie rzeczywiście schłodzone, no to kurna ambrozja, nie? Myślę, że po prostu odfermentowali ile się da, do tych 5,2 z jakiegoś lekkiego piwa, ale właśnie takie coś wyszło. Ale troszkę ma smaku. Nie jest złe. Wiecie co? W tej goryczce trochę alkohol czuć. I troszkę rozgrzewa. No to jest tak. Jeśli byśmy przyrównali to piwo do europejskich pilsnerów albo nawet zwykłych korpolagerów, no to no może by się jeszcze gdzieś ustało przy tych korpolagerach, prawda? Gdzieś z tyłu. To nie jest koszmarne, to nie ma wad. Nawet ma jakiś zapach i smak, tak? Że to nie jest aż tak źle. Natomiast no, trzeba przyznać, że no, brakuje mu tego. No, tak, no, rzeczywiście jest takie troszkę wodniste. No, ale tak jak powiedziałem, jakbyście byli w Afryce, mielibyście takie schłodzone piwo, to kurwa ambrozja. No i właśnie to się wszystko rozbija, prawda? Po co komu nie wiadomo, jakie dobre piwo, jeżeli chodzi o to, żeby się tylko ochłodzić. No i tyle. Więcej nie będę się rozwodził, bo nie ma o czym. Piwo jest warte do spróbowania jako egzotyka. Z Nigerii, prawda? Z dodatkiem sorgo. Nie jest aż takie bardzo złe. Także, no warto spróbować. Jeżeli mieliście styczność z tym piwem, to proszę zostawcie jakieś komentarze. No i co? No, zapraszam na następne. Ale degustacje. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to proszę łapkę w górę. Nadal proszę o subskrypcję. No i na zdrowie.